Dobry wieczór. Witam w kolejnym wydaniu Rozmów o przyszłości. We wszystkich badaniach, jakie są prowadzone wśród Polaków, bardzo wyraźnie widać, że jesteśmy narodem niezwykle nieufnym, podejrzliwym. Z Europejskiego Sondażu Społecznego wynika, że w tej konkurencji jesteśmy po prostu w czołówce. Właściwie skłonni jesteśmy zaufać jeszcze strażakom, może ratownikom pogotowia, ale cała reszta już jest daleko, daleko w tyle. Ale jak się wydaje, jest jeden wyjątek. Otóż okazuje się, że całkiem duże zaufanie mają Polacy do organizacji pozarządowych. Ufamy im bardziej niż biznesowi, niż mediom, niż rządowi, nawet niż Kościołowi. Edelman Trust Barometer podaje w swoim badaniu, że w Polsce zaufanie do NGO-sów jest jednym z najwyższych w Europie. Skąd taki wynik? Co on nam mówi o przyszłości dla tej obywatelskiej działalności Polaków? Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, o tak zwanym trzecim sektorze. Jaki będzie po epidemii i jak może zmienić się rola tego sektora. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj w tej rozmowie są Irena Dawid-Olczyk, prezeska Fundacji La Strada. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mateusz Komorowski, prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego. Dzień dobry, witam panie Mateuszu. I Piotr Koziol, prezes Fundacji Kwitnące Talenty, które jak zauważyłem kwitną na ściance za panem, rzeczywiście. Kwitną zielone i kolorowe, a więc witam serdecznie. Proszę państwa, zacznijmy może od takiego pozytywnego akcentu, dlatego że tak coś podejrzewam, że w tej naszej rozmowie sporo negatywnych rzeczy dzisiaj padnie, jak się trochę czyta tej współczesnej literatury na temat polskich NGO-sów. Co ma takiego w sobie trzeci sektor, że no tak zjednał sobie sympatię Polaków, mówiąc krótko, i zbudował sobie taką wiarygodność? Może pan Mateusz, ponieważ kieruje instytutem, będzie może ma dostęp do dobrych danych, których my jeszcze nie dotarliśmy. Z pewnością to jest wieloletnia w ogóle historia, prawda, organizacji pozarządowych, w ogóle społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od wielu lat właściwie obserwujemy no spadek zaufania, teraz w ostatnim czasie drastyczny spadek zaufania obywateli, społeczeństwa do państwa, do aparatu władzy, do instytucji publicznych, więc te badania, które pan, panie redaktorze, zacytował, wcale mnie nie dziwią. Z drugiej strony jest to też ogromne zobowiązanie dla NGO-sów, żeby tym oczekiwaniom społecznym sprostać. Pandemia koronawirusa, to wszystko, co obserwujemy od kilku miesięcy, pokazuje, że NGO-sy, czy szerzej w ogóle społeczeństwo obywatelskie, naprawdę wspaniale zdaje egzamin. I myślę, że się budzimy dość aktywnie się budzimy w tych momentach kryzysowych, w tych momentach, w których trzeba wziąć się w garść i sobie radzić wtedy, kiedy nie radzi sobie państwo. I trochę tutaj absolutnie się zgodzę z tym, to jest troszeczkę akurat martwiące, że to nasze społeczeństwo obywatelskie jest dosyć wyjątkowe, bo budzi się wtedy w tych sytuacjach kryzysowych. Chciałbym, żebyśmy żyli jednak w takim społeczeństwie obywatelskim, które aktywizuje się, które de facto działa na co dzień, prawda, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych. My troszeczkę tak działamy, bym powiedział, od sytuacji kryzysowej do sytuacji kryzysowej. Wtedy to społeczeństwo się uaktywnia. Niemniej jednak organizacje pozarządowe, które są filarem, które tworzą to społeczeństwo obywatelskie, no wykonują dobrą robotę i myślę, że te nadzieje społeczne i to zaufanie, które jest pokładane właśnie w NGO-sach, w trzecim sektorze, no będzie wykorzystane i NGO-sy sprostają tym oczekiwaniom, ale także przy wsparciu społecznym, bo to jasne. Oczywiście nie jest tak, że to wszystko działa jako osobne instytucje. To jest wszystko naczynia połączone. Pani Ireno, myśli pani, że NGO-sy w tej trudnej sytuacji sprostają temu tej odpowiedzialności właśnie wynikającej z dużego zaufania Polaków? Znaczy, jak ja myślę o NGO-sach, to ja myślę o tym, że NGO-sy to jest taka śmietanka społeczeństwa, że tak naprawdę NGO-sy nie są oddzielone od społeczeństwa, tylko są tą górną częścią społeczeństwa, które chce się zaangażować. I dlatego to jest normalne, bo społeczeństwo, ufając NGO-som, ufa de facto sobie. I myślę, że znaczy, to, co teraz obserwujemy, to obserwujemy ludzi, którzy zauważyli, że po pierwsze należy się zaangażować,
obudziło się sumienie, a po drugie zobaczyli, że to daje jakieś konkretne rzeczy, więc paradoksalnie, jeżeli chodzi o chęć zaangażowania, to pandemia się może okazać kryzysem, z którego... Oczyszczającym. Tak, że to jest szansa dla NGO-sów, bo ludzie mogą chcieć się zrzeszać, żeby robić dobre rzeczy prawidłowo. O. Jasne. Panie Piotrze, szansa przed wami, przed trzecim sektorem? Z jednej strony szansa, z drugiej strony zagrożenie. To zależy, z której strony ucho się przyłoży. Jak pandemia się zaczęła, to tak naprawdę bardzo dużo społeczników z entuzjazmem ruszyło do pomocy. Jest to coś naturalnego, jeśli chodzi o nas, o społeczników. Czyli jeżeli ludzie potrzebują pomocy, to działamy po prostu z potrzeby serca. I ten początek rzeczywiście niósł ogromną nadzieję. Sąsiedzi, myśmy na przykład ruszyli z taką akcją wspólną, między innymi z Radą Dzielnicy Pomocy Sąsiedzkiej, i po prostu sąsiedzi byli bardzo zadowoleni, że oto tutaj ktoś, jakiś sąsiad, nagle okazuje się, że to jest jakiś działacz organizacji pozarządowej, który pomaga w zakupach, pomaga w temacie dostarczania maseczek dla chorych, potrzebujących. A więc to zdecydowanie taki ruch oddolny pokazuje, że tak, że jesteśmy tutaj ważni i że w nas jest siła. Oczywiście później następowały różne momenty, ale pewnie o tym za chwilę też porozmawiamy. Nie? Pewnie tak, bo chciałbym, żebyśmy szerzej porozmawiali dzisiaj trochę o tym sektorze. Mamy na to przeznaczone trochę czasu, bo ostatnio, w kilku ostatnich latach nawet można powiedzieć, że ta sytuacja nie wyglądała jakoś szczególnie rewelacyjnie. Ja zacytuję krótką opinię na ten temat. Sytuacja trzeciego sektora w Polsce nie wygląda dobrze. Brakuje pieniędzy, nie ma pracowników, a rozwarstwienie pomiędzy organizacjami jest olbrzymie. Organizacje pozarządowe miały kontrolować władzę, dziś nie mogą tego robić, kiedy w praktyce decyduje ona o ich istnieniu. Wiecie Państwo, z jakiego roku to jest tekst? To jest tekst z 2016 roku, czyli wiele lat temu. Już nie było dobrze, a dzisiaj wygląda na to, że ta sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. Co uważacie Państwo na ten temat? Pani Ireno. Nasza organizacja, w której ja pracuję, ma 25 lat i bardzo długo zyskiwała sobie wiarygodność. Na pewno jest tak, że państwo we własnym interesie powinno wspierać organizacje pozarządowe, między innymi dlatego, że tak jak nasza organizacja, są one w stanie brać na siebie małe część zadań państwa o wiele taniej, skuteczniej i powiedziałabym bardziej kierunkowo. Natomiast ostatnie 5 lat no jest trudne dla organizacji. Dlaczego? Dlatego, że wsparcie dla, znaczy nie wszystkie organizacje są traktowane tak samo. To nie wszystkie organizacje są traktowane tak samo. Na finansowanie mogą liczyć organizacje, które wydają się bardziej wiarygodne decydentom. I to jest bardzo trudne. Jest też prawdą, że na pewno od 20 lat bolączką organizacji w Polsce jest to, że finansowanie jest bardzo krótkie. Jeżeli mówimy o problemach z pracownikami, to wynika to po prostu z tego, że nie jesteśmy w stanie oferować ludziom ścieżek kariery i rozwoju. Bo my jesteśmy w stanie im powiedzieć, że pieniądze są na rok, czasami na 3 lata. A to nie jest żaden czas, kiedy się można rozwijać. W związku z tym praca w organizacjach pozarządowych staje się bardzo elitarna. Czyli trzeba mieć albo bardzo małe potrzeby, albo jakieś inne zaplecze, żeby rozwinąć się w organizacji pozarządowej. To znaczy, że do takich organizacji, panowie również poprawcie mnie, jeśli się mylę, trafiają osoby albo całkowicie wewnętrznie zmotywowane jakąś własną chęcią, ale na pewno nie osoby, które wiążą z tym jakąś poważną karierę, tak? Czy to jest tak, że to obniża jakość tych ludzi, którzy są, nazwijmy to, działaczami zawodowymi trzeciego sektora? Czy ja mogę jeszcze skończyć? Jest jeszcze przykład, znaczy w innych krajach europejskich liderzy organizacji pozarządowych bardzo często trafiają do polityki albo po prostu do parlamentu, ponieważ ich doświadczenie
i wiedza są tak duże, że w ten sposób to jest wykorzystywane. U nas tego typu kariery praktycznie są rzadkością. Ale są, bo przecież i kandydat na prezydenta w tej chwili, Robert Biedroń, to jest również działacz organizacji pozarządowej. To tutaj mogę też przykład Wandy Nowickiej, wydaje mi się. Taki Wandy Nowickiej tak jest. Ale prawdopodobnie jakbyśmy zaczęli szukać, to nie byłoby nawet jedna ręka nie byłaby potrzebna. I to powoduje też, że liderzy, którzy powinni wychodzić do życia publicznego, oni zostają w organizacjach i jakby zatykają te ścieżki kariery osób, które się tam pojawiają. O. Jasne. Panowie. Ja się oczywiście zgodzę tutaj z Ireną, że znaczy w trzecim sektorze nigdy się nie przelewało i nie przelewa. No po prostu to jest tak, że w większości idą tam ludzie z potrzeby serca, prawdziwi społecznicy. I no, na pewno nie jest to działalność łatwa, tak? W szczególności teraz widzieliśmy zresztą, że przy okazji różnego rodzaju działań państwa, ta słynna ustawa antykryzysowa, tak antykowidowa, czy covidowa, jak to tam jakkolwiek nazwiemy, no w pierwszym etapie pominęła organizacje pozarządowe, czy zapomniano o organizacjach pozarządowych, dopiero w trakcie różnego rodzaju tam poprawek i prac uwzględniono pomoc dla NGO-sów. Sytuacja na pewno będzie trudna, dlatego że no w czasach różnego rodzaju kryzysów, a z takim kryzysem dzisiaj mamy gigantycznym do czynienia, władza oczywiście sięga po coraz większe, coraz poważniejsze instrumenty. Instrumenty, które ograniczają mniej lub bardziej nasze prawa, wolności obywatelskie. No, minister Woś już zapowiedział, że będzie się dokładnie przyglądał waszym finansom. Zabrzmiało to, powiem szczerze, dość złowieszczo. No oczywiście, że akurat finanse organizacji pozarządowych, to powinien pan minister Woś wiedzieć doskonale, są jawne, są sprawozdania finansowe, które są składane do Urzędu Skarbowego, są sprawozdania merytoryczne, które są składane do poszczególnych ministrów, w zależności od przedmiotu działalności danej fundacji, czy stowarzyszenia, czy jakiejś organizacji społecznej, więc akurat z tym myślę, że nikt nie ma problemów. Bardziej bym się zainteresował finansami takich podmiotów jak Polska Fundacja Narodowa, bo tutaj mam sporo zastrzeżeń, niż do NGO-sów, które naprawdę wykonują bardzo dobrą, potrzebną pracę u podstaw. Natomiast wracając do tego, do tych wyzwań, do tego, co nas tutaj może czekać, jeśli chodzi o NGO-sy, to na pewno sytuacja nie będzie łatwa. Władza, państwo, ktokolwiek by nie rządził, musi kontaktować NGO-sy bardzo poważnie, bo NGO-sy miały, mają i będą miały do odegrania bardzo ważną rolę społeczną w odbudowywaniu tej tkanki społecznej, która jest dzisiaj poszargana, w odbudowywaniu naszego zaufania pomiędzy sobą, w różnego rodzaju akcjach społecznych, informacyjnych, edukacyjnych. Tak pytanie tylko, czy władza będzie tym zainteresowana, bo z tego też to zrozumiałem przed chwilą z wypowiedzi pani Ireny, to ta władza jest po prostu średnio tym zainteresowana. Oczywiście, że jest tym średnio zainteresowana, ale wracamy troszeczkę do początku naszej dyskusji. Silne społeczeństwo obywatelskie, to znaczy obywatele, którzy będą, a z tych badań, które pan zacytował, które też znam, jasno pokazuje, że obywatele mają zaufanie do organizacji pozarządowych. I to tak naprawdę od nas samych, od obywateli, od jednostki, czy szerzej od społeczeństwa obywatelskiego, będzie zależało to, na ile władza będzie, powiedzmy, chciała lub nie chciała, na ile będzie zmuszona do tego, żeby z tymi NGO-sami... Przez samych obywateli po prostu. Dlaczego to jest tak istotne, jeszcze dokończę. I to jest na końcu, bym powiedział, także w interesie tej władzy, nie tylko społeczeństwa, państwa, ale także w interesie tej władzy. Dzisiaj nie ma gotowej recepty na kryzys, na tego, jak z tej sytuacji wyjść, bo gdyby tak było, no nie dyskutowalibyśmy sytuacji, to byłaby zupełnie inna. Tylko i wyłącznie w bardzo takim, bym powiedział, pogłębionym, demokratycznym, obywatelskim dialogu mamy szansę na pewnego rodzaju kompromis. W każdej sytuacji... Na wypracowanie różnych sensownych scenariuszy, jak rozumiem. Scenariuszy. Im bardziej to spektrum... To wrócimy jeszcze do tego, ale chciałbym oddać głos panu Piotrowi, ponieważ od dłuższego czasu się przysłuchuje, a na pewno ma jakieś refleksje na ten temat. Dobrze. Oczywiście. No więc tutaj jest oczywiście różnie, bo są różne organizacje i z tego, co widzę, czy myśmy na przykład od razu zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań, czyli na przykład takich, jak szersza działalność poprzez internet, poprzez działania online'owe.
i na przykład u nas, czyli w województwie opolskim, stworzyliśmy taką grupę wsparcia dla siebie, dla organizacji pozarządowych, czyli Opolski Trzeci Sektor Wspiera. I na przykład tutaj dla nas to bardzo ważne działanie było, czyli takie, żeby z jednej strony informować się, czy gdzieś tam inspirować, jeśli chodzi o potrzeby, czyli co tak naprawdę nam potrzebuje, jaka organizacja co potrzebuje, ale z drugiej strony też wymieniać się... To działa, panie Piotrze? Proszę? Czy to działa? Tak, działa, znaczy ja mam takie poczucie, że to przynosi efekt. Te organizacje pozarządowe piszą i mówią, że okej, że to jest super działanie, w końcu przynajmniej zacznijmy od siebie. Bo przecież ile organizacji z pańskiego rejonu przestało funkcjonować? Ja z kolei mam takie badania bardzo świeże zrobione przez Klon Jawor, które mówią, że co najmniej 1/3 organizacji zostało całkowicie zamrożona, ich działalność jest całkowicie zamrożona. Około 25% się mobilizuje, no i tych walczących 41%, czyli z dnia na dzień 1/3 tych organizacji po prostu przestała istnieć. No, znaczy ja się wcale nie dziwię, no bo struktura organizacji pozarządowych jest taka, że te, które zatrudniają pracowników, jest ich stosunkowo mało, przecież większość organizacji pozarządowych to de facto to są wolontariusze, czyli osoby, którzy nieodpłatnie świadczą pracę na rzecz swojego społeczeństwa, czy gdzieś tam społeczności lokalnej, czy sąsiadów, czy gdzieś tam w ramach jakiegoś hobby, zainteresowania. No i dzisiaj w dobie kryzysu jednak najczęściej no, ludzie wybierają jakby takie działania, żeby zadbać o siebie i swoją rodzinę. No to jest coś normalnego, naturalnego, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. I też ja może jeszcze jedno słowo powiem, bo tutaj wcześniej też były zdania a propos budowania ścieżki kariery w organizacjach pozarządowych, nie? Znaczy ja jakby nazywam to trochę inaczej, bo my się właśnie zajmujemy wspieraniem talentów, czyli robieniem w życiu coś, do czego ma się naturalne predyspozycje, nie? I jeżeli ktoś wybiera działalność w organizacjach pozarządowych, to najczęściej nie nazywa tego karierą, czy mówi, że działa w ramach realizacji swojej, gdzieś tam, swojego potencjału czy swoich wartości. I to jest istota. Nie? A karierę najczęściej się robi, czy to w polityce, czy w jakichś korporacjach. A ja mówię tutaj o moim środowisku, gdzie organizacje pozarządowe nie są jakieś duże, czy te największe organizacje zatrudniają po kilkunastu pracowników. Więc no w takiej... To nie są wielkie korporacje, to z całą pewnością. Ja chciałem powiedzieć, że w czasie, jak trwa nasza dyskusja tutaj online, zachęcamy Państwa do komentowania tego. Mogą Państwo to robić tutaj pod tą naszą audycją, która w tej chwili odbywa się na żywo. I takie komentarze już rzeczywiście się pojawiają. Ann Czar pisze, NGOsy są bardzo potrzebne dla rozwoju stosunków demokratycznych, co myślę, że jest bardzo, bardzo na miejscu uwagą i rzeczywiście tak jest. Monika Zamarlik pisze, zbyt często spotykam się z opiniami, że fundacje to na pewno kradną, kombinują z pytaniami typu, co oni z tego mają, że tak pomagają, bo przecież nikt normalny nie robi tego bezinteresownie. Dodatkowo obecna władza często deprecjonuje działania trzeciego sektora. Bardzo nad tym ubolewam, bo od 25 lat działam w NGO-sach i mam wciąż jeszcze misyjne podejście do spraw. No to trochę potwierdza te wcześniejsze Państwa wypowiedzi. Ja jeszcze chciałam powiedzieć tak, że jak Pan mówił o tym, że organizacje, o tym jak się poczuły organizacje, to ja sobie pomyślałam, że organizacje takie jak nasza i inne organizacje działające między innymi na rzecz migrantów, to przede wszystkim w momencie, kiedy się zaczęła sytuacja pandemii, martwiły się o swoich beneficjentów i to było najbardziej przerażające. Oto robiliśmy taki research, próbowaliśmy jakoś to uporządkować, o ludzi, którzy nie będą mieli co jeść, nie będą mieli dokąd pójść, nie będą mieli w jakiś sposób wyjechać. I jakby ten moment był taki, że właściwie fakt, że tym organizacjom jest trudno, absolutnie był drugorzędny, no bo misja organizacji, czyli wspieranie osób, było bardzo ważne. Ja bym też chciała powiedzieć o tym, że jak ja mówię o ścieżce kariery, to mówię o tym, że ludzie w organizacjach pozarządowych uczą się bardzo szybko.
po prostu dlatego, że muszą zrobić wszystko i muszą sobie dać radę, bo mają bardzo małe wsparcie instytucjonalne często. I w związku z tym zyskują potencjał, a poza tym uczą się rzeczy bezcennej, bo uczą się tego, że mogą zrobić to, co chcą i mogą też to zrobić w sposób, który sami zaplanują i zrealizują. No, jasne. Samodzielności. Tak, to wszystko obowiązywało też w gruncie rzeczy do czasów pandemii, aż przyszedł COVID. I co z wami ten trzecim sektorem, z wami organizacjami pozarządowymi zrobił ten COVID już? Kuba Wygnański pisze, wszyscy jesteśmy w tarapatach, organizacje okazały się kruche, niestety. Nie wszystkie, ale ich istotna część. Chciałem wam zadać pytanie, czy wy się obawiacie o przyszłość swojego sektora po tym, co się dzieje teraz, a kryzys, pan Mateusz powiedział, że jest już kryzys, kryzysu jeszcze ciągle nie ma, ale będzie. I być może on będzie głębszy, niż nam się wszystkim wydawało. Panie redaktorze, myśli o kryzysie, powiedzmy, jakimś ekonomicznym, który nadchodzi oczywiście, ale kryzys społeczny jako taki, oczywiście on już jest, jesteśmy jego świadkami. Kryzys to, o czym mówiłem, kryzys zaufania do instytucji państwa, kryzys w ogóle relacji międzyludzkich, kwestie zaufania tej tkanki społecznej, więc tego jesteśmy świadkami. Tu jest, tak jak powiedziałem, ogromna rola właśnie dla organizacji pozarządowych. Myślę, że organizacje pozarządowe sobie poradzą, pomimo tej trudnej sytuacji już wielokrotnie udowadniały, że pomimo ciężkich czasów, jakichś różnego rodzaju perturbacji, z którymi mieliśmy do czynienia przecież przez kilkanaście ostatnich lat, mniejszych, większych, wychodziliśmy z tego. I trzeci sektor, w moim przekonaniu, wyjdzie z tego kryzysu po prostu silniejszy. Dlaczego? Dlatego, że zmieni się po prostu zmieni się podejście społeczeństwa do NGO-sów i myślę, że jako takie, patrząc na to szerzej, społeczeństwo obywatelskie... Ale panie Mateuszu, dzisiaj podejście nie jest złe, no o tym mówimy, że wy macie bardzo duży kredyt zaufania. W jakim sensie zmieni się podejście do NGO-sów? Zmieni się podejście do NGO-sów, ja patrzę na to bardziej jakby w szerszym kontekście, nie tylko na zasadzie jakby społeczeństwa, ale także w ogóle jako państwo, znaczy państwo, organizacje pozarządowe, państwo, trzeci sektor, tak? To, że społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo polskie wymusi na władzy, na aparacie państwa poważniejsze traktowanie NGO-sów, tak? Włączanie organizacji pozarządowych. Jak można to zrobić? Jak można wymusić? Oczywiście, że można. Znaczy, są różnego rodzaju gremia, które tworzą przestrzeń do dialogu. Dzisiaj są one bagatelizowane. Takim gremium jest na przykład Rada Dialogu Społecznego. Takim gremium są różnego rodzaju platformy dyskusji pomiędzy właśnie rządem, czy szerzej władzą publiczną, organizacjami pozarządowymi, obywatelami. Im bardziej będziemy patrzyli władzy na ręce, zmuszali do tego, żeby traktowali NGO-sy poważnie, tym będziemy po prostu... Właśnie dlatego, że wy chcecie patrzeć organizacjom rządowym na ręce, może właśnie dlatego was tak nie lubią. Po pierwsze, macie większe zaufanie niż oni, raz, dwa, chcecie im patrzeć im na ręce, oni wcale tego nie chcą. To jest, panie redaktorze, tylko jeden z, bym powiedział, z segmentów działalności NGO-sów, jeśli chodzi o, powiedzmy, tą taką działalność watchdogową. Jest kilka organizacji świetnych, pozarządowych w Polsce, które wykonują tę misję perfekcyjnie. To nie jest jedyna rola organizacji pozarządowej, rola jakby, powiedzmy, takiej kontroli społecznej władzy. Mówiłem o roli informacyjnej, edukacyjnej, odbudowywaniu tej tkanki społecznej, relacji międzyludzkich, pomocy takiej międzyludzkiej. Tych obszarów działalności byśmy wskazali bardzo wiele. Natomiast oczywiście w trakcie pandemii i po pandemii ta działka, ten sektor taki kontrolny, watchdogowy, no będzie bardzo istotny. Będzie to zawsze bardzo istotny sektor, to prawda. Bardziej organizacje pozarządowe będą się przyglądały władzy i będą kontrolowały. To chciałem tylko zacytować jedną z naszych widzek. Anczar pisze, bardzo ważne, by edukować ludzi, by wiedzieli, czym NGO-sy się zajmują, no i ważne, by zrozumieli, że ludzie są tam zatrudnieni na normalnych warunkach. I kolejny komentarz, dodałabym, edukować młode pokolenia, że warto pomagać i działać lokalnie. I jeszcze jeden komentarz, może warto przedstawić, co każdy z mówców robi w ramach swoich NGO-sów.
Ja bym się nie wstydziła powiedzieć, że z tym zatrudnieniem na normalnych warunkach to jest duża dawka optymizmu, bo wszyscy wiedzą, że jest bardzo mało pieniędzy i jest nam bardzo trudno zatrudniać ludzi na normalnych warunkach. I raczej NGOsy jako pracodawcy to powiedziałabym nie są w czołówce, chociaż bardzo by chciały. I chciałam jeszcze dołożyć jedną taką rzecz, że jak mówimy o stosunkach państwo-NGOs, to jakby... Ja bym powiedziała coś takiego pozytywnego. Ja bym była za tym, żebyśmy wspierali to państwo, bo my jesteśmy bliżej rzeczywistości, w związku z tym jesteśmy w stanie rozwiązywać problemy w bardziej realistyczny sposób i my możemy te rozwiązania i tą swoją ekspercką wiedzą państwo wspierać. Dokładnie też tak to widzę. Tak naprawdę... Nawet ta sytuacja, która jest teraz, ona pokazała, że trzeci sektor jest na te działania dużo bardziej elastyczny i od razu podwinęliśmy rękawy i przeszliśmy do działania, gdzie administracja często tak naprawdę zastanawiała się w ogóle, co robić, nie? Jak działać, a społecznicy już przystąpili do działania i mieszkańcy, oni mówili po prostu wprost, czy dziękujemy wam w ogóle bardzo, czy dajecie nam w ogóle nadzieję. I to... A wy czym się zajmujecie? Wy czym się zajmujecie w swojej organizacji? Talentami, jak rozumiem. Tak, tak. A czy my pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym dotrzeć do naturalnego potencjału, czyli do talentów. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce, jeśli chodzi o 15-latków, myśmy prowadzili takie badania, 91% 15-latków uważa, że nie ma żadnych talentów. Oczywiście powód... Ile? 91%? Tak, tak. Znaczy te dane są tak zatrważające. Wydawałoby się, że po to funkcjonuje system edukacji, o którym tutaj też przecież mówimy, żeby młode osoby, które będą wychodziły na rynek pracy, żeby wiedziały, co robić, do czego mają swoje naturalne predyspozycje, ale absolutnie tak nie jest. I to jest kolosalna porażka polskiej szkoły po prostu. Młodzi ludzie są bardzo zagubieni, nie znają siebie i nie wiedzą, co robić, a więc jakby my jakby tutaj realizujemy ważne przecież zadania, które są, czyli takie zadania, żeby młoda osoba częściej wiedziała, co chciałaby w swoim życiu zawodowym robić, do czego ma naturalne predyspozycje i w taką stronę szła. Oczywiście, tak jak powiedziałem, tych powodów jest całkiem sporo, ale między innymi to samo rozumienie słowa talent czy potencjał, ale też w Polsce mamy przecież w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, różnica jest gigantyczna, ale przecież jest bardzo niskie poczucie własnej wartości i to się wcale nie zmieniło, jeśli chodzi o młode pokolenie. Wydawałoby się, że młodzi już są tak pewni siebie, znają swoją wartość, ale to jest taki kolos na glinianych nogach. Przecież widać, ile jest prób samobójczych, ile depresji wśród dzieci, wśród młodzieży. Więc to między innymi jest ten skutek, nie? Że ten jednak system edukacji, on nie jest do końca dopasowany. Ta sytuacja, która jest teraz... Bo... Państwa organizacja, czy organizacje takie jak pańska, próbuje odpowiadać na te potrzeby, które są deficytowe w polskim systemie edukacji, jak rozumiem, w polskiej szkole? Zdecydowanie tak. My na przykład wspieramy szkoły i prowadzimy zajęcia online, czyli zgłaszają się do nas rodzice i mówią, słuchajcie, poprowadźcie tam w mojej klasie, jest duża potrzeba, ci uczniowie naprawdę są zdemotywowani, nie chce im się, jak później rozmawiamy, to na przykład ci młodzi ludzie mówią, Piotrek albo panie Piotrze, bo gdzieś tam różnie do mnie się zwracają, mówią, ta sytuacja, naprawdę bardzo dużo uczniów, ta sytuacja mogłaby trwać jeszcze tak parę lat. Wtedy mniej, znaczy jak jestem w domu, mam zrobić, co jest do zrobienia, mam dużo mniej stresów, aż nie mam takiej presji, te oceny przecież nie są problemem. I jakoś można inaczej edukować, więc być może, czy ja mam taką nadzieję, że ta sytuacja, która jest sytuacją kryzysową, też jeśli chodzi o system edukacji, taki no jakby, że też jakby da takie pole do jakiejś głębszej refleksji, że jednak można inaczej edukować, można edukować w taki sposób, że no jest fajnie, ciekawie, ale też i rozwijająco, a nie tylko po prostu kontrola, presja i... Jasne. I realizacja podstawy programowej. Proszę Państwa, a rozszerzmy trochę to być może też z taką pasją, jak Pan Piotr, który mówił przed chwilą o swojej działalności.
Pan Mateusz Komorowski przed chwilą powiedział i słusznie, że ten kryzys społeczny, kryzys obywatelski już jest, ale on być może będzie narastał, a na pewno nie wiemy, w jaką stronę on pójdzie i jak on się rozwinie. Powiedzcie, jaką, może to źle zabrzmi to pytanie, ale jaką ofertę może mieć trzeci sektor, ta część trzeciego sektora, która przeżyje te perturbacje covidowe, jaką ofertę może mieć dla społeczeństwa za chwilę, które będzie w bezrobociu, w niepewności, no w tych czasach, które nazywamy WUKA, czyli w czasach niepewnych co do naszej przyszłości po prostu. Czy wy już myślicie na ten temat? Czy myślicie, że macie wystarczająco siły i pomysłów, żeby być takim poważnym, intelektualnym aktorem, który projektuje tego rodzaju procesy i odpowiada na te potrzeby? No oczywiście, gdyby tak nie było, to myślę, że gdzieś tam byśmy nie działali, czy ja bym nie działał. Tak naprawdę ja widzę, jakby co też mówią ludzie, mieszkańcy czy młodzież, jakby najczęściej słyszę mniej więcej taką informację zwrotną. Cieszę się, że jesteście, bo dajecie mi nadzieję, że wam przecież wcale dobrze w tej sytuacji jakoś nie idzie, ale po prostu nie poddajecie się, robicie swoje. To dla mnie, czy dla mojej rodziny jesteście przykładem, że da się, że wcale nie trzeba się zamykać, że można się wspierać, można budować na czymś, co po prostu się ma. I myślę, że to też jest bardzo ważne, że są wśród nas ludzie, którzy pokazują, że w tej trudnej sytuacji można wiele dobrego zrobić i dzielić się tym po prostu, co się ma. Więc to myślę, że to jest też bardzo ważna rola organizacji pozarządowych, po prostu, że jesteśmy dla ludzi, pomagamy, działamy razem i myślę, że jak sami siebie też docenimy częściej, zobaczymy, poczujemy tą swoją siłę, to też inne podmioty tutaj, szczególnie sektor administracji, będzie częściej traktował nas jako partnerów. Pani Ireno, pani jest już, no może powinienem to inaczej sformułować, ale też zasłużoną działaczką trzeciego sektora. Kilka tygodni temu otrzymała pani nawet nagrodę Polskiej Rady Biznesu za tę działalność właśnie. Proszę powiedzieć, jakie pani zdaniem te społeczne wyzwania, które przed nami wszystkimi staną, będą mogły być zaadresowane przez trzeci sektor? Ja wiem, że ta organizacja, którą pani prowadzi, jest na bardzo specyficznej rzeczy skoncentrowana, na handlu ludźmi, ale przecież ma pani pogląd na sektor jako całość. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że ja tutaj tak pogodnie się zachowuję, ale trzeba pamiętać, że wyjątkowa nagroda za działalność społeczną Polskiej Rady Biznesu jest również nagrodą finansową dla organizacji, co w tej sytuacji każda organizacja zrozumie, to są fundusze, które spadły z nieba, więc ja też jakby lepiej się dzięki temu czuję i lepiej się czuję jako liderka mojej organizacji. Natomiast ja myślę o tym, że najważniejszą rzeczą, która jest do zrobienia, to jest bardzo klarowna oferta dla ludzi, którzy chcą gdzieś wejść i coś zrobić. I my mówimy o pracownikach organizacji, Precyzyjnie mówi pani o tym, żeby szerzej otworzyć drzwi dla tych, którzy by chcieli wejść pracować jako wolontariusze? Robić cokolwiek, robić to, co oni są w stanie robić. Może jest ktoś, kto przyjdzie do nas i będzie kserował, a może jest ktoś, kto zrobi zupełnie co innego, coś rozwiezie, ale to chodzi o to, że przechodząc przez organizację pozarządową, człowiek robi pożyteczne rzeczy, nabywa poczucia sprawczości i mnie się wydaje, że powinniśmy patrzeć na nasze te organizacje jako na takie kuźnie, szkoły postawy obywatelskiej. Ja rozumiem, ale to obowiązywało też i przed pandemią. Ale w tej chwili myślę, że to poczucie sprawczości jest w ludziach bardzo zachwiane. Świat, który był uporządkowany w jakiś sposób, jakby ten porządek się zawalił i mamy bardzo dużo depresji, mamy bardzo dużo takiej, przestaliśmy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie robić to, co chcemy. I żeby do tego powrócić, no to musimy wypracować bardzo dobre wzorce i też musimy bardzo szybko reagować na to, co się dzieje. A słuchajcie państwo, ja sobie też tak myślę, że być może też i sytuacja
paradoksalnie, i to wcale nie jest dobre, ale może się wydarzyć, obniżenie się standardów życia, obniżenie się bezrobocie, które może znacznie wzrosnąć, obniżone zarobki, to może spowodować, że my zaczniemy ze sobą, nie wiem jak to nazwać, uprawiać trochę inny rodzaj współpracy. Do niedawna były bardzo popularne takie na przykład banki czasów, czy jakiś rodzaj wymiany usług niefinansowe. Być może w związku z tymi zmianami, tego rodzaju rozwiązania i jeszcze wiele, wiele innych, ale z tego wachlarza, może one po prostu staną się niejako koniecznością, może nas do tego, może to się po prostu samo przez się wydarzy, nie uważacie? Jest bardzo duża szansa, przecież taka ekonomia współdzielenia, to jest, czy z jednej strony te trendy przecież już od jakiegoś czasu są widoczne, a w organizacjach pozarządowych tym bardziej. Myślę, że to jedna z takich jaśniejszych stron, czyli przecież niekoniecznie muszę mieć wszystko, wystarczy, że mam jakieś zasoby i tymi zasobami mogę dzielić się z innymi, a mogę czerpać od innych ich zasoby. I myślę, że to jest pole do tego, czyli ta sytuacja kryzysowa, w ogóle każdy kryzys generuje jakby poszukiwania rozwiązań, innych rozwiązań. Nie? I to myślę, że pod tym względem to zdecydowanie jest dobry czas. Zwłaszcza te organizacje, w których są innowatorzy społeczni, czy ludzie, którzy są kreatywni, poszukujący, te organizacje pozarządowe, ja widzę, że one naprawdę rosną. Z moich obserwacji wynika, pisze Agata Adamczyk, że Polaków trudno jest zachęcić do zrzeszania się w organizacjach, jeśli nie widzą w tym krótkoterminowej, bezpośredniej korzyści, zwłaszcza materialnej, i nie mam tutaj na myśli działaczy NGO-sów, lecz zwykłych obywateli. Rzadko kto należy do stowarzyszenia, kółek zainteresowań, etc., etc. Taka refleksja naszego widza. No chyba nie. Może ten kryzys, kiedy nie możemy spędzać wolnego czasu, nie mogliśmy spędzać wolnego czasu na zakupach, spowoduje, że zrozumiemy, że ten wolny czas możemy inaczej zagospodarować. Na przykład ucząc to, czego poszukuje moja organizacja, poszukujemy ludzi, którzy uczą cudzoziemców zdalnie polskiego. Nawet nie nauczycieli, do konwersacji. Ciągle się tacy ludzie zgłaszają, ciągle jest tych ludzi mało. I wydaje mi się, że jeżeli zbudujemy taką ofertę, to ktoś się może zupełnie przypadkiem przekonać, że to jest równie dobre, że to może jest nawet dużo lepszy sposób spędzania czasu niż spędzanie wolnego czasu poprzez wydawanie pieniędzy. Pan Mateusz Komorowski chciał coś dorzucić? Nie, no, rozmawialiśmy, czy pytanie było tą ofertę organizacji pozarządowych, tak, powiedzmy dla społeczeństwa. Mi się wydaje, że poszczególne NGO-sy powinny po prostu robić to, co robiły dotychczas, czyli to na czym się znają, a więc no, nie zastanawiać się powiedzmy nad jakimiś nowymi rzeczami czy wymyślania czegoś nowego, tylko profesjonalizowanie, ulepszanie i pogłębianie różnego rodzaju czy rozszerzanie działań, którymi zajmowała się dana organizacja dotychczas. Myślę, że takie wyzwanie, które dzisiaj on je widać w sposób taki szczególny, ale w trzecim sektorze ta dyskusja toczy się już od wielu lat, a mianowicie o tworzeniu jednak takiej platformy poszukiwania synergii różnego rodzaju działań, żebyśmy się w tych naszych działaniach, w tej aktywności społecznej uzupełniali, bo też widoczny był, czy nawet jest taki, może już teraz mniej, ale jednak trend takiego jakiegoś ścigania się pomiędzy powiedzmy NGO-sami, tak? Takiej jakiejś rywalizacji. Myślę, że To może dobrze, bo to napędza kreatywność. I tak i nie, no wiadomo, to każdy kij ma dwa końce, natomiast wydaje mi się, że powinniśmy się dzisiaj właśnie na tym skupić, czyli z jednej strony wykonywać te rzeczy, czy rozszerzać tą działalność, którą prowadzimy tam od wielu lat, z drugiej strony poszukiwać platformy do takiego wspólnego działania, tej synergii, gdzie moglibyśmy się po prostu wspierać, te nasze działania jeszcze, żeby one po prostu przybierały na sile, tak jak brzmi motto akurat naszej organizacji Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego, razem możemy zrobić więcej, więc myślę, że to akurat jest dobre takie hasło, które spaja tą naszą tutaj pytanie.
powoli się zbliżamy do końca tej naszej dyskusji. Ja nie chciałbym bardzo smutno kończyć, ale skoro pan wspomniał swoją organizację, czyli Instytut Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, to bardzo mnie zmartwiła wypowiedź bardzo niedawna, świeża, profesora Radosława Markowskiego, który powiedział tak, ciekawe, czy państwo się z tym zgodzą. Myślę, że niedługo przyjdzie czas, by spojrzeć sobie w oczy i zastanowić się, czy po 30 latach i wielkich środkach przeznaczonych na budowanie społeczeństwa obywatelskiego ono w ogóle w Polsce istnieje. To jest przykra diagnoza. Dosyć radykalna bym powiedział. Ono, i oczywiście, że istnieje, tak jak powiedziałem, no jest ono jak na razie takie trochę okazyjne, czyli od sytuacji kryzysowej do sytuacji kryzysowej. Niemniej jednak no, jesteśmy na jakimś etapie budowania tego społeczeństwa obywatelskiego i myślę, że z tego kryzysu, z tej gigantycznej pandemii, trudnego czasu wyjdziemy wzmocnieni i także nasze społeczeństwo obywatelskie w Polsce także wyjdzie wzmocnione. Nie byłbym aż takim pesymistą, że będziemy mieli taką refleksję, że tego społeczeństwa obywatelskiego nie ma i ten trud 30-lecia został gdzieś zmarnowany. Myślę, że to jest zbyt radykalna i niesprawiedliwa ocena. To jeszcze proszę państwa tak po jednym zdaniu dosłownie, już kończącym, po jednym zdaniu konkluzji pani Irena. Nie jestem przygotowana, zaskoczył mnie pan. To może powiem tak. Myślę, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby przetrwać. W związku z tym postaramy się przetrwać, dając tym dobry przykład innym osobom. Natomiast chciałam też podziękować nie cioci Krysi, tylko chciałam podziękować wszystkim tym osobom, które się do nas zgłaszają, które chcą pracować z nami i w ramach tego, co dzisiaj zostało powiedziane, postaramy się zbudować dla was jakąś atrakcyjniejszą ofertę. Bardzo dziękuję. Pan Piotr Koziol? Ja jestem pełny nadziei. Uważam, że ten kryzys może spowodować wbrew pozorom to, że jednak ludzie zwrócą się częściej ku wartościom niż będą wybierać konsumpcjonizm. Taką mam nadzieję. A ja ze swojej strony chciałem bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i też zachęcam do tego, żeby częściej spojrzeć na swój potencjał i ze swoją drogą, nawet jeżeli inni, czy nawet ten świat konsumpcyjny mówi, że coś innego warto robić, to warto pójść za swoim. Nie bądźcie w tych 91%. Nie bądźcie w tych 91%. Jedno, panie Mateuszu, czy już wyczerpaliśmy limit dzisiejszy? Myślę, że tak jak powiedziałem, dopatruję pomimo tej tragicznej sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy na całym świecie, jednak jakichś pozytywów i zachęcałbym też wszystkich do tego, żeby jednak patrzeć pomimo tego trudnego otoczenia, ale pozytywnie po prostu w przyszłość. Bardzo dziękuję. Takie były dzisiaj, proszę państwa, rozmowy o przyszłości. Irena, Dawid Olczyk, Mateusz Komorowski, Piotr Kozioł byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję państwu, bardzo dziękuję państwu i do zobaczenia za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.